Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy przyszli do uczniów, ujrzeli wielki tłum wokół nich i uczonych w piśmie, którzy rozprawiali z nimi. Skoro go zobaczyli, zaraz podziw ogarnął cały tłum i przybiegając witali go. On ich zapytał: o czym rozprawiacie z nimi? Odpowiedział mu jeden z tłumu: nauczycielu, przyprowadziłem do ciebie mojego syna, który ma ducha niemego. Ten, gdziekolwiek go chwyci, rzuca nim, a on wtedy się pieni, zgrzyta zębami i drętwieje. Powiedziałem twoim uczniom, żeby go wyrzucili, ale nie mogli. On zaś rzekł do nich: o plemię niewierne, dopóki mam być z wami, dopóki mam was cierpieć, przyprowadźcie go do mnie. I przywiedli go do niego. Na widok Jezusa duch zaraz począł szarpać chłopca, tak że upadł na ziemię i tarzał się z pianą na ustach. Jezus zapytał ojca: od jak dawna to mu się zdarza? Ten zaś odrzekł: od dzieciństwa i często wrzucał go nawet w ogień i w wodę, żeby go zgubić. Lecz jeśli możesz co, zlituj się nad nami i pomóż nam. Jezus mu odrzekł: jeśli możesz, wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy. Natychmiast ojciec chłopca zawołał: wierzę, zaradź memu niedowiarstwu. A Jezus, widząc, że tłum się zbiega, rozkazał surowo duchowi nieczystemu: duchu niemy i głuchy, rozkazuję ci, wyjdź z niego i nie wchodź więcej w niego. A on krzyknął i wyszedł wśród gwałtownych wstrząsów. Chłopiec zaś pozostawał jak martwy, tak że wielu mówiło: on umarł. Lecz Jezus ujął go za rękę i podniósł, a on wstał. Gdy przyszedł do domu, uczniowie go pytali na osobności: dlaczego my nie mogliśmy go wyrzucić? Rzekł im: ten rodzaj można wyrzucić tylko modlitwą i postem. Słaba wiara ojca może znaleźć swoje odbicie w problemach jego syna. Mogą to być zarówno problemy religijne, ale też moralne, emocjonalne, psychiczne. Młodzi ludzie wpadają niejednokrotnie w otchłanie rozpaczy albo ogień namiętności. Postawa bezradności i poczucia bezsilności jest czynnikiem prowokującym nas do otwarcia się na Boga. Tam, gdzie są namiętności, tam, gdzie jest bezsilność, wskazanie jest jedno: otwórz się na Boga. Niezdecydowanie, poczucie bezsensu czy bezcelowości życia, czyż nie jest powodowane klimatem, jaki towarzyszy wzrastaniu wielu młodych ludzi w środowisku rodzinnym? Gdy rodzice chcą rozmawiać z nimi, oni niekiedy milczą. Zły duch nie chce, aby człowiek ujawnił swoje problemy. Z jednej strony ludzie młodzi nie wierzą, że rodzice są w stanie mu pomóc, a z drugiej sądzą, że ich problemy są tak szczególne, iż najbliżsi nie będą w stanie ich zrozumieć. Być może ojciec z dzisiejszej Ewangelii zaczął powoli odkrywać, że nie dowierzał synowi, nie wczuwał się w to, co on mówił, jak się zachowywał przed opętaniem. Niedowierzanie synowi sprawiło, iż ten nie mógł otwarcie rozmawiać z ojcem. Brak zaufania i otwartości sprzyja oddziaływaniu złego ducha na człowieka. Dziecko nie było chronione przez własnego ojca. Uzdrowienie chłopca poprzedza dialog Jezusa z jego ojcem. Wydaje się, że konieczne było to wyznanie, które stało się podstawą uzdrowienia: wierzę, zaradź memu niedowiarstwu. Okazuje się, że potrzeba najpierw wyznania winy przez ojca, aby jego syn został uzdrowiony. Potrzeba wiary ojca, aby jego synowi zostało udzielone nowe życie.
To ojciec jako pierwszy potrzebuje pomocy ze strony Jezusa. Rozmowa z Panem doprowadza do uleczenia. I znakiem tego jest wyznanie: wierzę. Dlaczego zły duch opanował dziecko? Może dlatego, że ojciec nie tyle nie potrafił z dzieckiem rozmawiać, ale z nim nie rozmawiał. My rozmawiając, uczymy się sztuki rozmawiania. Być może był wobec niego milczący, gdy syn stawiał pytania, więc dziecko szukało odpowiedzi poza domem. Okazuje się, że ludzie, którzy nie ufają, nie proszą, nie otwierają się, nie idą trudną drogą w stronę Boga. Ojciec może jedynie przyprowadzić dziecko do Pana. I to jest najważniejsze zadanie jego życia, zadanie ojca wobec syna. Przyprowadzić go do Jezusa. Jest ojcem przez fakt przyprowadzenia syna. Razem ze swoim dzieckiem staje przed Panem. Dziecko opętane, a on bezradny wobec jego bólu, wobec jego zniewolenia. Jakie to jest ważne, wiedzieć, przed kim stawać z wiarą.